Osiedle Jagiellońskie to jedno z najwcześniej budowanych po wojnie w Iławie osiedli. Ono zostało zaplanowane na wcześniejszym, pochodzącym z lat 20. wieku XX, niemieckim jeszcze planie zagospodarowania tego terenu. Niemcy planowali tutaj stworzenie takiej połączonej strefy mieszkalno-usługowej. Czyli to miało być takie przeniesienie dawnego centrum właśnie wyposażonego we wszelkie usługi, które wcześniej funkcjonowało w tym wczesnym mieście, na Starym Mieście, a tutaj w ramach miasta takiego współczesnego, nowożytnego miało być właśnie takie nowe centrum. My po wojnie, my Polacy w latach 50. zbudowaliśmy troszkę inaczej, inny był pomysł na to. Czyli powstało takie osiedle, które jednocześnie miało być częścią miasta dostępnego dla wszystkich. Stąd sklepy, które miały obsługiwać to osiedle, znalazły się przy głównej ulicy, ulicy Niepodległości. Tamtą stronę się otwierały i miały również łączność z drugą stroną ulicy, czyli tam, gdzie zbudowano szkołę, dzisiejsza szkoła numer 3. Gdzie były różne instytucje użytku publicznego, takie jak bank, jak miejsca rekreacji, bezpośrednie dojście do miejsca wypoczynku nad małym jeziorakiem. I właśnie na tym osiedlu zaplanowano takie funkcje, które miały potem być przenoszone do innych różnych osiedli na terenie miasta. I osiedle Jagiellońskie miało być swego rodzaju takie wzorcowe. Ale był to czas jeszcze też i zimnej wojny, więc takie osiedle, taka budowa nie obyła się bez różnego rodzaju takich urządzeń, które miały służyć schronieniu w wypadku, no tym razem już pewnie wojny atomowej. Przy budowie przedszkola w jej piwnicach głęboko zbudowano specjalny schron, który miał służyć na wypadek wydarzeń wojennych, aby mieszkańcy, a pewnie głównie notable, mogli się tam schronić. Osiedle Jagiellońskie stanowi do dzisiaj przykład bardzo takiego przyjaznego mieszkańcom osiedla i przy odpowiedniej aranżacji byłoby czymś wyjątkowym, czymś, co mogłoby też, tak jak w latach 50., stanowić przykład przyjaznego mieszkańcom kształtowania przestrzeni mieszkaniowej. Niestety ulica Niepodległości, którą całkiem niedawno, niespełna 10 lat temu, przebudowano i stworzono bardzo szeroki korytarz, no jest to droga krajowa, spowodowało, że to, co w zamyśle projektantów osiedla Jagiellońskiego, czyli połączenie, scalenie tej przestrzeni po obu stronach ulicy, przestało mieć rację bytu. W końcu ulicy Niepodległości, już w miejscu ronda, gdzie ulica Niepodległości przechodzi w ulicę Kościuszki, zachowały się dwa jedyne stare budynki pamiętające tą Iławę przedwojenną i one pełniły dosyć ważną funkcję po wojnie. Szczególnie ten niższy pełnił funkcję hotelową i bardzo, bardzo długo od czasów powojennych mieściła się tam restauracja, która była chętnie odwiedzana przez mieszkańców miasta. W tym czasie ulica Niepodległości jeszcze nie była tak ruchliwa, sama ulica również jezdnia nie była tak szeroka i stąd uczestnicy różnego rodzaju imprez, mniej lub bardziej alkoholowych, często przekraczali te jezdnie i zmierzali w kierunku terenu zielonego, który no, był cmentarzem, ale również dawał możliwość rekreacji no, bardzo różnego rodzaju. Był to właściwie jedyny teren zielony, centrum Iławy, który dawał możliwości takiej właśnie zielonej rekreacji.
Dawny cmentarz, cmentarz nowożytny, założony w XVIII wieku prawdopodobnie. On zamykał pierwotnie tą nowożytną część Iławy, bo tutaj właściwie już kończyła się zabudowa i tam, gdzie dzisiaj jest rondo łączące z ulicą Kościuszki, kończyło się miasto. I w 1945 roku, jako że nastąpiła wymiana ludności, dawni mieszkańcy wyjechali, polscy gospodarze nie czuli potrzeby kultywowania historii zmarłych Iławian, przedwojennych Iławian. I w dosyć szybkim tempie, na fali też takiego odreagowania powojennego, ten cmentarz został zrównany z ziemią w latach 50. Bo już na planach, wstępnych planach zagospodarowania, Iława pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego uzyskała dosyć wcześnie, w 1955 roku. Tutaj jest zaznaczony teren zielony, a na takich wstępnych planach rozwojowych napisano ogródek jordanowski. Jednym słowem, już w tym czasie nie było tu grobów, a po prostu był teren zielony. Teren zielony odwiedzany między innymi przez towarzystwa spotykające się w restauracji hotelowej po drugiej stronie ulicy Niepodległości. Ulica Niepodległości miała swoje dosyć rozbudowane zaplecze, szczególnie na stoku, na zboczu opadającym w kierunku Niecki Jeziora Małego, tak zwanego, nazywanego też Jeziorem Miejskim, Małym Jeziorakiem. I tutaj zlokalizowano w latach 20., bo lata 20. wieku 20. to był największy okres największego rozwoju miasta. Zlokalizowano tutaj między innymi halę widowiskową, taką teatralną, miała różne funkcje, nazywano to halą miejską i w latach, na przełomie lat 20. i 30. dobudowano tu jeszcze, zaaranżowano taki właśnie park, tarasowaty park, który opadał w stronę jeziora. Na brzegu znajdował się pomost, jednym słowem było takie połączenie lądu z wodą. I to był teren, który po wojnie był też takim często odwiedzanym przez pierwszych kolonistów polskich Iławy miejscem. On był zaniedbany, był bardzo mocno też i zaśmiecony różnego rodzaju przedmiotami użytku codziennego, które porzucali szabrownicy buszujący w wypalonych kamienicach przy ulicy Niepodległości. Sama hala była od początku przygotowywana do tego, żeby pełnić funkcje takie, jakie pełniła przed wojną, ale zamiast funkcji teatralnej przede wszystkim zaczęła pełnić funkcję kinową. Tu właśnie w tym budynku funkcjonowało Kino Lenino. Kino Lenino, które potem po zmianie ustrojowej nazywało się Kino 10 Muza, a dzisiaj jest to Kino Teatr Pasja. Jednym słowem, funkcja tego miejsca nie ustała, jest niezmienna i ciągle służy mieszkańcom Iławy z powodzeniem.